серйозна думка. Witam, nazywam się Daniel Dziewit. To pierwsza tego rodzaju konferencja dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Warszawie i okolicach. Konferencja dedykowana pracy, czyli jak szukać pracy. Zauważyliśmy, że wiele osób, które tej pracy poszukuje, nie ma takiej podstawowej wiedzy co do tego, jak to zrobić. No przede wszystkim będziemy mówić o tym, w jaki sposób przygotować dokumenty, czyli curriculum vitae, jak je napisać. Jak zdobyć list referencyjny, bo okazuje się, że wielu ludzi nie przywiązuje do tego wagi i nie ma takich listów referencyjnych, a one pomagają znaleźć pracę. Nie będziemy tutaj tłumaczyć i robić wykładów akademickich, jak się ubrać, jak się uśmiechać, czy jak ruszać rękoma, bo to nie ma najmniejszego sensu. Każdy to mniej więcej już wie. Zaprezentujemy też nowe narzędzie do kojarzenia pracodawców i pracowników obywateli Ukrainy poprzez portal pracadlaukrainy.pl. To takie nowe narzędzie, gdzie możecie sobie założyć profil zawodowy, czyli pochwalić się, co potraficie, pokazać, na co was stać. Wszystkie wasze doświadczenia, umiejętności, wykształcenie, zdjęcia, dokumenty. Hasło takie główne tego portalu to pochwal się, co potrafisz, bo to nie jest tak, że obywatele Ukrainy, oni są obywatelami drugiej czy trzeciej kategorii. To nieprawda. Jest już 250 profili zawodowych. Ciągle ich przybywa i to narzędzie pomaga polskiemu pracodawcy do bezpośredniego kontaktu właśnie z tym, który tej pracy szuka. Bezpośrednio, czyli z pominięciem agencji pracy. My nie bierzemy żadnej kasy z umowy o pracę pomiędzy obywatelem Ukrainy a pracodawcą. My nie bierzemy żadnych pieniędzy od polskiego pracodawcy, a są to duże pieniądze, 2, 3, 4 tysiące od osoby, za to, że nagle znalazłem kogoś, komuś gdzieś tam, i teraz go przyprowadzam do pracy i mówię, ja jestem twoim zbawcą, ty teraz tutaj haruj, odprowadzaj kasę agencji z umowy o pracę i jeszcze pracodawca musi te kilka tysięcy zapłacić. Myślę, że to narzędzie będzie popularne. Myślę, że to narzędzie się sprawdzi, bo już się sprawdza. Ono jest potrzebne, czyli pokaż się, co potrafisz. Nie wstydź się, zawieź swoje zdjęcie, powiedz znajomym o tym, bo to jest fajne po prostu narzędzie. Skraca też czas tak zwanej rekrutacji. To nie jest tak, z całym szacunkiem, że eksperci od HR-u, Human Resource, mówią, czy dana osoba nadaje się do pracy, czy nie, a na przykład ma 20-letnie doświadczenie w pracy. I nagle osoba świeżo po studiach mówi, nie, nie, pani się nie nadaje. To pracodawca ma zdecydować, czy się nadaje, czy nie. Mówić też będziemy o tym, jak się zabezpieczyć przed sytuacji, kiedy pracujemy na czarno, tak? Czyli co zrobić, że jeżeli pracujesz na czarno i nagle jest problem, ktoś ci nie chce zapłacić kasy, żebyś te pieniądze mógł uzyskać. Portal pracadlaukrainy.pl jest dedykowany obywatelom Ukrainy w Polsce. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.